Cześć! Witam Was w trzeciej już części o ciekawostkach, rzeczach, które zaskoczyły nas w Norwegii. Dzisiaj poruszymy trochę kontrowersyjnych tematów, bo porozmawiamy o tatuażach, piciu alkoholu w miejscach publicznych i zmianie płci przez internet. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Okej, to zaczynamy. Punkt pierwszy to jawne zarobki. W Norwegii możemy sobie sprawdzić, ile zarabia na przykład nasz sąsiad, czy jakikolwiek norweski obywatel. Wystarczy, że wejdziemy na stronę internetową odpowiednio, wpiszemy jego dane i możemy sprawdzić po prostu jego zarobki, czy to miesięczne, czy to jaki przychód uzyskał na przykład w całym poprzednim roku. Oczywiście osoba, którą sprawdzamy, otrzymuje powiadomienie o tym, kto ją sprawdzał, także nie jesteśmy anonimowi w tym, co robimy, no ale faktem jest to, że można czegoś takiego tutaj dokonać, sprawdzić kogoś. Kolejny punkt to tatuaże. Na pewno przyjeżdżając tutaj zauważycie, że bardzo dużo osób posiada tatuaże i są to tatuaże dość duże w widocznych miejscach. Tak samo zauważymy osoby posiadające na przykład dużą ilość kolczyków, mające kolorowe włosy, wyrażające siebie właśnie w taki sposób. I w Norwegii jest to właśnie społecznie akceptowalne, taki sposób wyrażania siebie. W urzędach, na przykład u lekarza, w szpitalach możemy spotkać właśnie urzędników, lekarzy, pielęgniarki, które mają ciało pokryte w tatuażach i naprawdę czasami są to tatuaże pokrywające bardzo dużą część ciała, czyli są dość widoczne i nikt nie robi z tego jakiegoś dużego problemu. Nie mają one raczej problemów w znalezieniu pracy. Myślę, że jeśli chodzi tutaj o Polskę, a o Norwegię, no to jednak jest jednak zauważalne to, w jaki sposób traktowane są osoby z widocznymi tatuażami w Polsce, a jak jest to tutaj. Oczywiście w Polsce zmienia się to i uważam, że to jest na duży plus. No ale tutaj mówię, jeżeli idziecie do urzędu i zobaczycie właśnie urzędnika za biurkiem z tatuażami, to tutaj nie jest to nic zaskakującego. Kolejny punkt, punkt trzeci, to duże zaufanie społeczne. Na każdym kroku możemy się spotkać tutaj z otwartymi samochodami, z samochodami pozostawionymi na chwilę, bo ktoś wyszedł na przykład, nie wiem, na szybkie zakupy i zostawił samochód z włączonym silnikiem, czy z kluczykami w stacyjce. Często spacerując sobie tutaj wieczorami możemy zauważyć samochody z otwartymi na przykład szyberdachami, czy z otwartymi szybami. Norwedzy też bardzo często nie zamykają swoich domów, wychodząc gdzieś na spacer, na, nie wiem, na zakupy, często wychodząc nawet do pracy nie zamykają domów. Widzimy też zostawione otwarte okna, drzwi tarasowe, przez które naprawdę można bez problemu wejść do domu. Także zaufanie społeczne jest tutaj bardzo duże. Niestety zmniejsza się ono wraz z przypływem osób z innych krajów do Norwegii, no ale mimo wszystko to zaufanie społeczne jest tutaj nadal duże. Tak samo w komunikacji miejskiej możemy zauważyć kobiety z otwartymi torebkami, gdzie na wierzchu leży po prostu telefon, portfel, czy mężczyźni z plecakami, gdzie też są one otwarte i bez problemu można zobaczyć, że w środku jest telefon, portfel, słuchawki. I kolejny punkt to, że Norwegowie uwielbiają stare budownictwo. Ja już tłumaczę, o co mi chodzi. Jeżeli poszukacie w internecie i zobaczycie, jak wyglądają norweskie domy, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Norwegowie nawet tutaj, jak budują domy nowe, od podstaw, to chcą, żeby wyglądały one jak stare. Jak domy, które już troszeczkę przeszły, które mają już jakąś swoją historię ze sobą. Po prostu lubią taki styl. Coraz więcej pojawia się takich domów nowoczesnych, ale jednak większość z nich jest właśnie stylizowana na takie stare domy. Bardzo ładnie to wygląda, także polecam sobie zerknąć i zobaczyć, jak to wygląda.
Kolejny punkt, wszystko załatwimy tutaj przez internet. Naprawdę wszystko, nie ma takiej rzeczy, której nie moglibyśmy po prostu przez internet załatwić. Jest to wszystko tutaj tak skomputeryzowane i działa w naprawdę świetny sposób, że nie musimy wychodzić z domu, żeby załatwić na przykład jakąś sprawę w urzędzie, na poczcie. Możemy to zrobić po prostu z naszego pokoju. Przed komputerem siadamy i wszystko załatwiamy. Kolejny punkt to rozliczenie podatkowe. Rozliczenie podatkowe robi tutaj za nas Urząd Skarbowy. Przysyła do nas po prostu powiadomienie mailem. Czasami jest to wysłane również pocztą. Jeśli chodzi o drogę mailową, to dostajemy po prostu od Urzędu Skarbowego maila z wiadomością, że na naszym profilu w Urzędzie właśnie Skarbowym znajduje się już gotowe rozliczenie podatkowe. Wchodzimy, sprawdzamy, jeżeli wszystko się zgadza, zostawiamy po prostu tą wiadomość bez odpowiedzi. Nie musimy odpisywać Urzędowi Skarbowemu, że tak, ok, wszystko się zgadza, wszystko jest w porządku. Po prostu, jeżeli wszystko jest ok, pieniądze w okresie rozliczeniowym zostają po prostu przelane na nasze konto. Jeżeli na przykład są jakieś błędy w tym rozliczeniu lub jeżeli na przykład mamy jakieś dodatkowe ulgi, z których możemy skorzystać, no to wtedy musimy już nanieść na te rozliczenie poprawki samemu bądź przy pomocy księgowej. Oczywiście też robimy to na naszym profilu internetowym, czyli też nie musimy wychodzić z domu, możemy to właśnie zrobić przez internet, czyli nawiązuję tutaj do punktu, o którym mówiłam przed chwilą, że wszystko możemy załatwić przez internet. Punkt kolejny. W Norwegii nie ma czegoś takiego jak odpowiednik naszego dowodu osobistego. Także jest, że mamy taki oddzielny dokument, takie ID. Oczywiście Norwegowie posiadają tutaj prawo jazdy, które również posiada zdjęcie, dane kontaktowe, ale głównym dokumentem, którym się tutaj posługują, jeśli chodzi o potwierdzenie swojej tożsamości, jest to karta bankomatowa. I karta bankomatowa jest to właśnie taki odpowiednik tutaj naszego dowodu tożsamości, dowodu osobistego. Z jednej strony karta wygląda normalnie, tak jak karta bankomatowa u nas w Polsce, gdzie mamy po prostu nazwę banku, numer karty. Z drugiej strony natomiast mamy nasze zdjęcie, imię i nazwisko, datę urodzenia i nasz podpis. I to jest tutaj używane jako właśnie taki odpowiednik dowodu osobistego. Kolejny punkt w obiegu pieniężnym, że tak to nazwę, nie występują tutaj odpowiedniki naszych groszy. W Polsce mamy złotówkę i grosze, w Norwegii mamy koronę norweskie i ore. I tutaj właśnie te ore w obiegu nie występuje. Bierze się to stąd, że ceny są tutaj zaokrąglane. Na przykład idąc na zakupy, jeżeli mamy do zapłacenia przykładowo 25 koron i 60 ore, to płacimy kwotę 27 koron. Tak samo działa to w drugą stronę. Jeżeli mamy do zapłacenia 25 koron 40 ore, płacimy 25 koron. Jest to dość wygodne, bo wiecie, kasjerki nie muszą się przejmować, czy mają jak wydać tego przysłowiowego grosika. Kolejny punkt, o którym wspominałam na początku, to zmiana płci przez internet. Jedynym wymogiem, jaki musimy spełniać, to ukończenie 16 roku życia. Cała procedura polega na tym, że logujemy się po prostu na nasz profil, wypełniamy odpowiedni formularz, przesyłamy go do urzędu i resztą zajmuje się po prostu urząd, który wymienia nam wszystkie dokumenty, w których znajduje się nasza płeć. Cała procedura trwa około 8 minut, czyli jest to bardzo krótko w porównaniu z tym, jak jednak duże jest to wydarzenie, jak duża jest to zmiana. Na początku, kiedy rozmawiano o wprowadzeniu właśnie zmian tej całej ustawy, jeśli chodzi o zmianę płci, chciano już wprowadzić możliwość zmiany tej płci dla 7-letnich dzieci. Tłumaczono to tym, że już w tym czasie rodzi się u dziecka płeć kulturowa. Jednak debatując nad tym troszeczkę dłużej, urzędnicy, państwo stwierdziło, że jednak ten 16 rok życia będzie tym progiem odpowiednim. Norwegia wprowadziła to
dlatego, żeby nie być uznawana za kraj, który nie sprzyja i który dyskryminuje mniejszości. Czy im to się udało? No po części tak, bo ustawa ta weszła w życie i można po prostu w każdej chwili wejść i tę płeć zmienić. Tłumaczone jest to tym, że Norwegia chciała, aby to jednostka, obywatel decydował o tym, kim jest, kim się czuje i żeby to on po prostu decydował o sobie, a nie urzędnicy i lekarze. Ponieważ przed wprowadzeniem tej zmiany w ustawie, żeby zmienić płeć, trzeba było przejść terapię hormonalną, wizytę właśnie u lekarza, u psychologa, żeby psycholog stwierdził, czy faktycznie jesteśmy pewni tego, że tu coś chcemy zmienić, czy to nie jest jakiś nasz wymysł. Często właśnie też trzeba było przejść operacje plastyczne, żeby właśnie potwierdzić to, że jesteśmy gotowi do tej zmiany płci. Oczywiście, jeżeli osoba, która złożyła ten wniosek, dojdzie do wniosku, że jednak nie była to decyzja dobra i że jednak na przykład podjęła ją pochopnie, może oczywiście ją zmienić, nie ma też w tym żadnego problemu, także jest to taka granica dość płynna, także nie jest tak, że jeżeli tą płeć złożymy formularz, to już jest koniec, jesteśmy kobietą, zostajemy mężczyzną, nie, można po prostu się rozmyślić i wrócić do poprzedniego stanu. I kolejny punkt, już ostatni, to picie alkoholu w miejscach publicznych. W Norwegii, tak jak i w Polsce, ogólnie prawnie występuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednak z obserwacji widzimy, że jeśli przychodzi weekend, to Norwegowie w tych miejscach publicznych piją i możemy spotkać naprawdę masę ludzi spożywających alkohol w parkach, na deptakach, w środkach komunikacji miejskiej, wszelakich. I zauważyliśmy, że o ile po prostu spożywamy ten alkohol, nawet jeżeli jest to miejsce publiczne, ale nikomu innemu nie przeszkadzamy, nie wszczynamy jakichś bujek, nie zachowujemy się agresywnie, niestosownie, to nikt nie robi z tego żadnego problemu. Policja bardzo często mija takie grupki osób właśnie spacerujące z butelkami w dłoni i po prostu nie reaguje, ale jeżeli już dochodzi do jakiejś sytuacji, w której właśnie osoby pod wpływem alkoholu piją ten alkohol w miejscu publicznym i zachowują się niestosownie, są zagrożeniem dla innych czy nawet dla siebie, no to wtedy policja już reaguje. To by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i ciekawego, jeżeli chodzi o Norwegię, bo o to głównie nam chodzi w tych filmikach, żeby poszerzać Waszą wiedzę, żebyście dowiedzieli się czegoś nowego, czegoś ciekawego, czegoś, czego może nie da się tak znaleźć od tak w internecie. Także co, zapraszam Was do dwóch poprzednich części. Tam też jest już 20 aż rzeczy, które w tej Norwegii nas zaskoczyły, także możecie też zerknąć, może tam też Was coś zainteresuje. I co, dajcie znać w komentarzach, czy któryś z tych punktów mocno Was szokował. I co, widzimy się następnym razem. Na razie!